Bracia i siostry, umiłowani parafianie, święty Paweł, apostoł, pisał do swojego ucznia, młodego biskupa Tymoteusza. To jest zapisane w Nowym Testamencie. Przyjdzie czas, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Święty Paweł mówi tu o błędach w wierze, które od greckiego słowa nazywa się herezjami. Przez całe dzieje Kościoła w różnych epokach pojawiały się różne błędy dotyczące wiary. Na przykład w pierwszych wiekach byli tacy, którzy twierdzili, że Chrystus był tylko doskonałym człowiekiem, a nie był Bogiem. Albo na odwrót, że Chrystus był tylko Bogiem, a Jego ciało było pozorne. W XVI wieku pod wpływem Lutra została zanegowana żywa i prawdziwa obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wiele jeszcze innych błędów. Także błędy w duszpasterstwie. W pierwszych wiekach pojawiała się teoria, że pewnych grzechów nie można w sakramencie pokuty odpuścić, że kto się ich dopuścił, już musi na zawsze być wykreślony z chrześcijaństwa. To był rygoryzm. W wieku XVIII pojawił się jansenizm. Teoria, że chrześcijaństwo jest bardzo ekskluzywne, że jest tylko dla wybranych. I że najlepiej Komunię Świętą przyjąć tylko raz w życiu i całe życie się do niej przygotowywać. Także i dzisiaj w Kościele pojawiają się herezje i błędy w duszpasterstwie. Ostatnio w Polsce zaczęto dyskutować o spowiedzi świętej dzieci przed pierwszą Komunią Świętą. Pojawiły się postulaty, żeby zakazać spowiedzi świętej dzieci przed pierwszą Komunią Świętą. W krajach Europy Zachodniej już dawno to wprowadzono. Tu dodam, to są te same środowiska, które postulowały udzielanie Komunii Świętej do ręki, co udało się im narzucić w wielu parafiach w czasie epidemii. Komunia Święta do ręki prowadzi do osłabienia i zaniku wiary w żywą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Komunia Święta do ręki jest przyczyną licznych profanacji hostii, świadomych lub nieświadomych. Tam, gdzie się rozpowszechniła, drastycznie zmniejszyła się liczba powołań kapłańskich. Te środowiska, postulując odejście od praktyki spowiedzi świętej dzieci, uzasadniają swoje twierdzenia względami psychologicznymi. Mówią o traumie, o straszliwym stresie, o okaleczeniu psychicznym dziecka. Tymczasem nie ma żadnych badań naukowych, które by takie twierdzenia uzasadniały. Z czego te twierdzenia wynikają? Najpierw z braku wiary w to, czym jest sakrament pokuty. Dalej zanegowania istnienia grzechu w ogóle. Odrzuceniu prawdy,
wiary o istnieniu piekła, na fałszywym rozumieniu miłosierdzia. Jest to u owych dyskutantów bardziej ukazywaniem ich osobistych problemów niż problemów dzieci. Jak na to spojrzeć? Niech to nam też pomoże nie tylko w przekonaniu do spowiedzi świętej dzieci, ale też niech pomoże nam lepiej przeżywać sakrament pokuty. Twierdzenia: nie ma grzechu. To tak jak małe dziecko zasłoni sobie rączkami twarz i powie: nie ma Zosi, nie ma Zosi. Ale oczywiście Zosia jest. To, że ktoś stwierdzi, że nie ma grzechu, nie oznacza, że tego grzechu naprawdę nie ma. Co byśmy pomyśleli o lekarzu, do którego przychodzi poważnie chory człowiek, a lekarz mu mówi: nie ma takiej choroby, nie musisz się leczyć. Podczas gdy wiemy, w porę postawiona diagnoza, w porę podjęte właściwe leczenie i życie człowieka uratowane. Każdy człowiek, także dziecko, przeżywa wyrzuty sumienia po złym czynie, po grzechu. I każdy człowiek, także małe dziecko, przeżywa radość po dobrze odbytej spowiedzi świętej. Odrzucenie prawdy wiary o piekle, karze wiecznej. To jest negowanie słów Chrystusa wyraźnie zapisanych w Ewangelii. Pewna matka naszej parafii mówiła mi w tych dniach, że w jej rodzinie też była dyskusja o sensie spowiedzi świętej dzieci przed Komunią Świętą. Jej syn, trochę ponad 10 lat, powiedział: mamo, to byłoby straszne, bo gdybym umarł w grzechu ciężkim, to bym poszedł do piekła. I ma rację ten chłopiec. Błędne, fałszywe rozumienie miłosierdzia Bożego. Tak, Bóg jest miłosierny, gotów przebaczać największe grzechy, ale tylko wtedy, kiedy człowiek uzna swój grzech i chce się z niego uwolnić, tak jak sam Chrystus to postanowił w sakramencie pokuty. Dla wielu fałszywie rozumiane miłosierdzie stało się zachętą do grzechu, pobłażaniem złu. Tymczasem grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest zuchwałe liczenie na Boże miłosierdzie i odkładanie pokuty na później. Ci ludzie nie rozumieją, czym jest sakrament pokuty. Może tego nie przeżyli, że jest to spotkanie z żywym Bogiem, Ojcem miłosierdzia. Przypowieść o synu marnotrawnym, kiedy klękam przy konfesjonale, z żalem i szczerością ożywa, staje się obecna w moim życiu. Ojciec miłosierny z przypowieści, kiedy syn zgrzeszył, wyglądał, czy wraca, i kiedy z daleka zobaczył go, wybiegł mu naprzeciw, rzucił się na szyję, ucałował go, dał nową szatę i kazał z radości wyprawić ucztę. Ale syn przedtem powiedział: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw tobie. Już nie godzien jestem nazywać się twym synem. W sakramencie pokuty Bóg nas nie potępia, ale dźwiga. My wyznajemy nasze grzechy, a On w pouczeniu kapłana i potem w słowach rozgrzeszenia wyznaje nam miłość.
Kiedy klękamy przy konfesjonale, otwiera się serce Jezusa i z tego serca płyną na nas żywe promienie Bożego miłosierdzia. Przynoszą nową nadzieję, wewnętrzną radość i pokój. Kościół jasno określa. Przed pierwszą komunią świętą dziecko jest obowiązane do spowiedzi świętej. Nie można przyjmować komunii świętej w grzechu ciężkim, bo jest to świętokradztwo. I mówię to z perspektywy doświadczeń ponad 41 lat kapłaństwa. Jeśli dziecko jest odpowiednio przygotowane przez rodziców i katechetów, spowiedź święta staje się dla niego źródłem radości i pokoju. W naszej parafii pierwsza spowiedź dzieci nie jest przy konfesjonale, tylko tu przy ołtarzu. Dziecko podchodzi, żeby był taki bardziej osobisty kontakt z kapłanem. I widziałem po spowiedzi świętej. Dziecko odeszło i biegło do ławki do rodziców, skacząc z radości. Może dlatego, że się w niczym nie pomyliło, ale ja myślę, że dlatego, że przeżywało radość z odpuszczenia grzechów. W naszej parafii bardzo propaguję wczesną pierwszą komunię świętą. Tu warto wspomnieć, do XII wieku w kościele rzymskokatolickim, a do dzisiaj w kościołach wschodnich, pierwsza komunia święta dzieciom udzielana przy chrzcie świętym, maleństwo niemowlętach na rękach matki. W kościele rzymskim w XII wieku to zmieniono, przesunięto pierwszą komunię świętą na siódmy rok życia. Potem pod wpływem błędów duszpasterskich, filozofii oświecenia, która twierdziła, że lepszy jest ten człowiek, który więcej wie i który ma wyższe wykształcenie, co jest bzdurą. Przesunięto wiek przyjmowania pierwszej komunii świętej na 14 rok życia. Na początku XX wieku święty papież Pius X wydał dekret, którym stwierdził, że dziecko w siódmym roku życia ma przystąpić do komunii świętej, a nawet wcześniej, jeśli wie, że w chlebie eucharystycznym jest żywy Jezus i jeśli odbędzie spowiedź świętą. Sługa Boży, wielki duszpasterz z Poznania, ksiądz Aleksander Woźny, w swojej wielkiej pokorze powiedział kiedyś: jeśli Pan Jezus mnie znosi, to też między innymi dlatego, że zawsze głosiłem wczesną komunię świętą. Ośmielam się to powiedzieć o sobie. Jeśli Pan Jezus mnie znosi, mimo mojej nędzy, to między innymi dlatego, że zawsze głoszę wczesną komunię świętą. Chrystus powiedział: pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. I nie chodzi tylko tu o chrzest, także o spowiedź i o komunię świętą. I Chrystus powiedział do dorosłych: jeśli się nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Nie powiedział dzieciom: uczcie się od dorosłych. Dorosłym uczcie się od dzieci. Prostoty i żarliwej miłości. Pierwsza spowiedź 6-letniego chłopca. Wyznał swoje grzechy. Ksiądz udzielił pouczenia. Nadał pokutę. I tak jak się zwyczajowo mówi, powiedział: a teraz żałuj za swoje grzechy, udzielę ci rozgrzeszenia. A chłopiec do księdza: proszę księdza, nie teraz. Ja cały czas żałuję. Odmawianie spowiedzi dzieciom czyni je gorszymi. Wiemy, co mówił Chrystus o gorszycielach dzieci.
Nie dajmy się zwieść tym, którzy chcą odebrać nie tylko naszym dzieciom, ale także nam sakrament pokuty. Niech to rozważanie pomoże nam odbyć dobrą adwentową spowiedź świętą z dziecięcą prostotą, z ufnością. Szczerością i pokorą przystąpmy do sakramentu pokuty, a po nim godnie przyjmijmy komunię świętą. Niech pokój i radość zagoszczą w naszych sercach. Amen.